Witam bardzo serdecznie eminencje, ekscelencje, magnificencje, przewielebni duchowni, szanowni państwo, drodzy przyjaciele Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Ubogaceni i pokrzepieni wczorajszym nabożeństwem ekumenicznym, nabożeństwem dziękczynnym, spotykamy się dzisiaj, aby zaprezentować szerokiej rzeszy czytelników Biblię ekumeniczną, jej jednotomowe wydanie. To wydarzenie historyczne. Od dzisiaj historia polskich przekładów Biblii jest bogatsza. Przed nami wyłożone najbardziej znane polskie przekłady Pisma Świętego. Biblia Leopolity, Biblia Brzeska, Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wójka, Biblia Gdańska, Biblia Tysiąclecia i Biblia Warszawska. To przekłady wyznaniowe, które łączy Biblia ekumeniczna. Można by powiedzieć, że one się w niej symbolicznie spotykają. Nareszcie po wielu latach ciężkiej pracy, gorących modlitw i niecierpliwego wyczekiwania jest dostępna w jednym tomie. Biblia ekumeniczna. Owoc pracy biblistów, językoznawców, redaktorów i konsultantów z 11 polskich kościołów. Dziękuję Tobie za to miejsce i za ten czas. Za to, że po 22 latach możemy teraz zebrać się w tym miejscu, aby Tobie powiedzieć dziękuję za pracę tych wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania tego dzieła, naszego chleba codziennego, Biblii w języku polskim, Biblii ekumenicznej. Dziękuję Ojcze za poprzedników, za tych wszystkich, którzy być może już oglądają Ciebie twarzą w twarz, także za tych, którzy dzisiaj pracują i za to, że możemy z radością w tej chwili przywitać owoc tej wielkiej pracy. I modlimy się dzisiaj, Ojcze, do Ciebie, prosząc, aby Biblia ekumeniczna, aby Pismo Święte było nie tylko obecne w naszych domach, ale aby było czytane, a przede wszystkim, abyśmy żyli Twoim Słowem na co dzień. Dziękujemy Ci za to, że w tej Biblii ekumenicznej każdy z nas, bez względu na wyznanie, będzie mógł dzisiaj powiedzieć: to jest moja Biblia. Dziękujemy za Twoje Słowo, za naszą Biblię i prosimy Cię, błogosław to dzieło i spraw, by ono przynosiło dobre owoce w naszych kościołach, w głoszeniu Twojej Ewangelii, a przede wszystkim stało się też błogosławieństwem dla całego naszego kraju. O to prosimy Cię przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Wyrazić moje podziękowanie w imieniu Kościoła Katolickiego wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu tłumaczenia Pisma Świętego i doprowadzili do szczęśliwego końca. A więc najpierw samemu Towarzystwu Biblijnemu, Zarządowi Towarzystwa Biblijnego, które zdecydowało się właśnie na takie przedsięwzięcie, które wydawałoby się jest niemożliwe, dlatego że każdy, idąc drogą swojej tradycji, ma swoją własną teologię i chciałby też, żeby ta teologia była odzwierciedlona w Piśmie Świętym, które sam przekłada. Więc jest to na pewno dzieło niezwykłe. To tylko można wytłumaczyć jakimś tchnieniem Ducha Świętego, że to, co tak jest nam bliskie i co stanowi część naszej natury, że to wszystko zostało pokonane właśnie w tym wysiłku ogólnym 11 kościołów. Dlatego należy się na pewno
ogromne podziękowanie samemu Towarzystwu Biblijnemu, że nie tylko rzuciło myśl, ale potem wierciło dziurę w brzuchu wszystkich tłumaczy, aż doprowadziło do końca to dzieło. Bardzo dziękuję również wszystkim zwierzchnikom tych 11 kościołów, dlatego że zwierzchnik to jest człowiek, który nie tylko że patrzy z góry na pewną rzeczywistość, ale który czuje się zobowiązany do bycia stróżem tradycji tego kościoła. I dlatego jest przeczulony na wszelkiego rodzaju też i odejścia od tej tradycji. I nawet tam, gdzie inni nie podejrzewają żadnego odejścia, to on widzi, albo przynajmniej powinien widzieć. Dlatego jest na pewno gestem szczególnej odwagi ze strony tych zwierzchników, że zlecili właśnie tłumaczenie i zgodzili się na nie, przyjmując, że ta praca wprowadza właśnie ogromne ryzyko w całe życie ich kościoła. Ogromne ryzyko, które też może tylko z Duchem Świętym być pokonane. Dziękuję również wszystkim tłumaczom, dlatego że ostatecznie na nich spada ten najtrudniejszy rodzaj pracy. Ten przywilej, by podziękować Towarzystwu Biblijnemu, wszystkim tłumaczom za wykonaną pracę. Tak jak ksiądz arcybiskup powiedział, 22 lata pracy, które zaowocowało pięknym dziełem Biblii Ekumenicznej. Ten przywilej mam ze względu na to, że mogę przemawiać w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej jako prezes tej ważnej organizacji, która skupia 7 kościołów i w pewien sposób tutaj Was reprezentuje, ale także w imieniu Kościoła Ewangelsko-Augsburskiego Luteran, a jak wiemy, dla Luteran Biblia, Pismo Święte od samego początku była bardzo ważna i stanowi bardzo ważny element naszej poszukiwania wiary, naszej codzienności. Można zadać pytanie, dlaczego tak wiele wysiłku, pewnie też kosztów, które ponosimy, by pojawiło się nowe tłumaczenie. Czy nie możemy korzystać z tych, które już tutaj mamy? Walorem, o którym powiedziano już wcześniej, to to, że po raz pierwszy mamy Biblię, którą wydajemy wszyscy razem. Gdyby nie działanie Ducha Świętego, to czytając Biblię, czytalibyśmy książkę, która opisuje różne historie, ale to działanie Ducha Świętego poprzez Boże Słowo dociera do nas. Ono nas powołuje, zmienia, napomina, wskazuje drogi, którymi mamy kroczyć. Zapraszamy teraz przedstawiciela Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, pana doktora habilitowanego Lenarda de Recht, konsultanta do spraw tłumaczeń Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych, który od wielu lat towarzyszy polskiemu projektowi ekumenicznemu przekładu Pisma Świętego. Prosimy bardzo. Your Eminencies, Your Excellencies, ladies and gentlemen, the presentation of the new Polish ecumenical translation opens a new chapter in the history of Bible translation in Poland. Ekscelencje, eminencje, ekscelencje, szanowni państwo, niniejsza prezentacja nowego polskiego przekładu ekumenicznego otwiera nowy rozdział w historii przekładów Biblii w Polsce. The leadership of all the churches in the country have given their blessing to the reading of this translation. Zwierzchnicy wszystkich kościołów w tym kraju udzielili błogosławieństwa lekturze obecnego przekładu. All this certainly makes the translation an ecumenical translation. Powyższe względy czynią ten przekład na wskroś ekumenicznym. As United Bible Societies, we always strive to serve
not only different groups of readers, younger people as well as older, but we also strive also all the different churches and church traditions to serve them. Jako Zjednoczone Towarzystwa Biblijne zawsze staramy się służyć nie tylko różnym grupom czytelników, zarówno młodszym, jak i starszym, ale również wszystkim kościołom i różnorodnym tradycjom kościelnym. I bring you greetings of the United Bible Societies and I wholeheartedly congratulate the Bible Society in Poland, the translations, editors, the churches and indeed all of you on this new translation. Thank you very much. Przekazuję Państwu pozdrowienia od Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych oraz serdecznie gratuluję tego nowego przekładu Towarzystwu Biblijnemu w Polsce, wydawcy przekładu, kościołom oraz do prawdy Wam wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję. W swojej wypowiedzi przede wszystkim chciałbym podzielić się osobistym świadectwem udziału w tym szczególnym wydarzeniu, jakim było przygotowanie Biblii Ekumenicznej. W pracach nad przekładem brałem udział w latach 1998-2000, więc już trochę lat upłynęło, ubyło włosów, przybyło siwych. Ze szczególnym sentymentem wspominam klimat naszej pracy. Tutaj przecież jakieś świadectwo właśnie, że łączył nas szacunek do Słowa Bożego, do Słowa, do dialogu, jaki Pan Bóg prowadził i prowadzi z każdym człowiekiem, z ludem Bożym. Z wdzięcznością też wspominam to doświadczenie, ten wzajemny szacunek uczestników naszych spotkań. Kultura nić zrodzonej przyjaźni, po prostu taka ekumenia w praktyce. Praca nad tym ekumenicznym przekładem pozostaje dla mnie takim świadectwem prawdy, że Słowo Boże jest rzeczywiście słowem jednania, jak napisał święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Jednania ludzi z Bogiem, ludzi między sobą. I tej prawdy, że Słowo Pana jest żywe i trwa na wieki. Amen. Dziękuję. Będziemy rozmawiać o Biblii, Biblii ekumenicznej i właściwie mówi się, że Biblia powinna być i rzeczywiście jest ogniwem łączącym chrześcijan. Nie ma kościoła chrześcijańskiego, który nie posiada Pisma Świętego. Jednocześnie Biblia jest również tym elementem naszej chrześcijańskiej tożsamości, który dzieli. Ktoś kiedyś powiedział, że historia podziału chrześcijaństwa jest historią odczytywania Pisma Świętego, albo że już nawet zamknięta Biblia dzieli. W związku z powyższym chciałbym rozpocząć naszą dyskusję od z jednej strony prostego, ale z drugiej strony też trudnego pytania samego terminu Biblii Ekumenicznej. Czym właściwie jest Biblia Ekumeniczna? Czy coś takiego w ogóle może w naturze teologicznej istnieć, biorąc pod uwagę te wszystkie przeciwności, te wszystkie pytania, wątpliwości, jakie się wiążą z możliwością tekstu ekumenicznego, tekstu biblijnego, podnoszone z różnych stron? Czym jest Biblia ekumeniczna? Może panią profesor. Myślę, że my już tutaj słyszeliśmy pewne, może nie definicje, bo ja nie wiem, czy można powiedzieć definicję. To jest po prostu przekład, w którym uczestniczą przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, która być może zaowocuje, albo miejmy nadzieję, że zaowocuje takim impulsem do rozwoju ekumenizmu. I to, że tu już by padały takie zdania, że to jest Biblia, którą każdy z tych kościołów może przyjąć na spotkaniach ekumenicznych. Także myślę, że w tą stronę trzeba iść. Proszę pozwolić, że nie będę próbował formułować definicji, tylko odpowiem bardzo osobiście. Dla mnie ta Biblia ekumeniczna jest w ostatnim sensie, nie ostatecznym, tylko najnowszym
elementem albo etapem przybliżania społeczeństwu, przybliżania człowiekowi Bożego poselstwa. I kiedy mówię najnowszym, to sięgam myślą do samych początków według mnie i tych początków szukam w pierwszym i drugim dziesięcioleciu po śmierci Pana Jezusa. Czasami spotyka się takie wypowiedzi, o jak dobrze by to było znać grecki i hebrajski, bo wtedy byśmy tak naprawdę wiedzieli, co Pan Jezus powiedział. Przypominam, że Pan Jezus nie mówił po grecku. Czyli proces przekładu, proces przybliżania rozpoczął się zaraz po śmierci Pana Jezusa i chyba pierwszym takim elementem właśnie były listy apostoła Pawła już po grecku. A potem było wielu, wielu, wielu w tym rzędzie i było dla mnie niezwykłym zaszczytem. Dziękuję Bogu, że mogłem tego doświadczyć, że zostałem przez mój Kościół skierowany do tej pracy, wziąłem w tym udział i że przyłożyłem rękę do tego dzieła. Dziękuję. Dziękuję. Według mojej opinii z kolei, co znaczy, co może znaczyć Biblia ekumeniczna? Może zastosować takie proste triki i zastąpić to słowo ekumeniczna. Nie z jakichkolwiek względów, że ten termin może być, nie wiem, wzbudzającym kontrowersje, niewłaściwym, niewygodnym. A może coś, właśnie ten termin zastąpić czymś bardziej zrozumiałym w postaci przymiotnika wspólny. Biblia wspólna. To dokładnie się wpisuje w to, co powiedział mój przedmówca na temat tego języka, języka greckiego, na przykład Nowego Testamentu, który jest określany tak precyzyjnie językiem koine, czyli wspólnym. Językiem wspólnym, którym posługiwano się wspólnie i można było dojść do porozumienia w różnych kwestiach. Dlatego też, jeśli są pewne trudności w zrozumieniu, czym jest Biblia ekumeniczna, to możemy to zastosować taki ekwiwalent, zamiennik w postaci wspólna Biblia, po prostu. Pani dyrektor, inna jest perspektywa tłumacza, a inna jest od redaktorów, a inna jest perspektywa osoby, która uczestniczyła to oczywiście też w tych pracach, ale też koordynowała te prace. Jak z tej perspektywy wygląda Biblia ekumeniczna? To znaczy, przede wszystkim ja się zgadzam, to jest Biblia wspólna. To znaczy, Biblia wspólna to jest wspólne dzieło biblistów, redaktorów, językoznawców z 11 kościołów. To jest, myślę, najważniejsze w tym. A myślę, że jakbyśmy nie spojrzeli, Pan zresztą ma doświadczenie prowadząc portal ekumenizm.pl, ekumenizm jest sprawą lekko niszową. I myślę, gdy policzymy osoby zaangażowane w ten projekt, zwierzchników kościołów, którzy, jak to powiedział Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup, odważyli się i dali zgodę na uczestniczenie biblistów z danego kościoła w tych pracach, no nie będę mówić również, patrząc na liczbę nas tu zgromadzonych, ona może nie jest imponująca, ale jeśli dodamy do tego te listy, które nadeszły, tych usprawiedliwionych, którzy nie mogli z różnych powodów przybyć, uczestników wczorajszego nabożeństwa, tych, którzy to nabożeństwo oglądali dzięki przekazowi internetowemu chociażby, za co po drodze Panu również dziękuję, to myślę, że jest wielu ludzi, którzy na to wydarzenie czekali i dla których ta Biblia jest ważna. Ważna dlatego, że jest wspólna. Ważna dlatego, że nie ma imprimatur czy placetu jednego kościoła, ale może jest lepiej przez to, niektórzy mówią, no skoro tylu chrześcijan różnych wyznań się na tym skoncentrowało, to jest ona lepiej dopracowana, niż robiliby to bibliści z jednego kościoła i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta wspólnota tej pracy nad Biblią i odbiór tego dzieła przez tych niszowych ekumenistów jest
chyba najważniejszy w przesłaniu tej, nie tej Biblii, tylko tego dzieła po prostu, bo słowo przez wielkie S mówi samo ze siebie.